Siemano, Kurzakal z tej strony. Witam Was w przerwie świąteczno-noworocznej i z tej okazji, jednej z okazji, zrobimy sobie dzisiaj mały farming Lewiatana i Komnaty Skarbów. Robimy to na poziomie OP4, w singlu oczywiście, no i również z okazji 900 godzin na Pandorze. Zapraszam. Aktualnie jesteśmy w brzuchu Lewiatana, właśnie nas połknął. Okej, lecimy. Pewnie się będziemy bawić z Rosko i Captain Scarlet za chwilę, tak mi się coś zdaje. Możemy coś dobrać, Żyćku. Dobra, tu mamy wszystko. No dobrze, przyda się. Chociaż chyba mamy fulla. Chyba się wypełniliśmy. Coś może sprzedać. Jakiś, o, tu jakiś szrot z ostatniego zbierania. To pewnie będzie do oddania. A, to dostaliśmy od kapitana Blade'a po załatwieniu dodatkowego questa. Tu mam iść? W tą stronę, tak? Dobrze? Czy w tamtą? W tą? Z tego co pamiętam. A, bo to jeszcze nie spadniemy. A, no właśnie. Tak, będzie Rosko. Yep. Lewiatan go zjadł. Ha, ha, ha. Rosko jest leszczem. O! Mera mnie rozwali. Och, łace pity. No dobrze, a to ten pistolet Herberta, tak? Dobrze, jakoś się może podleczymy, żeby się tutaj na tym kwasie nie załatwić. To chyba nam się przyda ta tarcza i ten relik. No i może jeszcze ten class mode. O! O! I tak zrobimy. To jeszcze szybciej się podleczymy kawałeczek. Tu coś wypadło i jest chyba tego. Dobra. Captain Scarlet Gun to jakiś szrot pewnie. A, Grid, no tak. To jest Herberta chyba. To ten, o którym mówił, że ona używa jego pistoletu. Dobrze, i pewnie idziemy tam. Bo inaczej tą dziurką nie wyjdziemy. Dziurka w dupie Lewiatana? Jak się uda, to coś pozbieramy. Chyba się może przydać na Lewiatana. Już chyba nie będziemy mieli możliwości przytankowania amunicji, więc pozbieramy co się da. I lecimy na glizdy. Dobra, nie ma co. Mamy SMG, mamy pistolet, mamy full. Wyrzutni, mamy groga, będzie git chyba. Tu boczkiem, żeby nas kwasiar nie załatwił. I cóż, damy się wypluć. Blurb. O, właśnie, wypadliśmy. Lewiatan. Really, really big. Ja tam zaraz byli. No to było. Po oku, bo po oku. Zaraz może to. O! Chyba nas tutaj glizdy jeszcze nie wychodzą. Został w gardło.
Najgorzej z tym gardłem. Ale coś go tam ostro boruje. Bora zbiera. No dawaj te gardziołka. O, jedno już wypadło. Dobra. Druga strona. No. Siedzi. Nic nie robi. No to go pacjent. O! Tam, tą dziurkę. To już oko drugie mu wysiadło. Nic nie wyłazi, jeszcze żadnych tych. O! Oj! My bad, zagapiłem się. O, wyłażę. Toksyczne glizdy. Się zabawa, bo mamy leczącego. Tutaj podejdziemy może. Bawimy się z nimi troszkę. No dawaj te gardło. Otwórz buźkę. O, borek. Dawaj, otwórz gębę. O, chwilę otworzę. Ale co tam? Słabo. Jeszcze coś tu mamy więcej? O, tu jeszcze jedno jest. Dawaj. No, twardy jest. Chyba zamienimy sobie sprzęt trochę, bo trochę słabo nam idzie. Ups. Zdążył uciec? A, nie zdążyło. Dobra. Tylko jeszcze ryjek został. O, zmniejszył się. Jak się pochylił i były glizdy, to dostał borem. O, dużo was. Trochę was tu dużo, dziewczyny. Trzeba was trochę uszczuplić. Chodzimy i strzelamy dookoła. No wiatr na razie dużo nie pluje. No, otwórz buziaczkę. Rybko. Coś nie mowa. Aj, dostaje. O, jest, dostał. Załatwiony. Nawet nie musiał otwierać gęby, borem dostał. Fajnie. O, jegruj, dobra. Sandworma, królowych coś mało. Dobra, jeszcze jakaś? Jeszcze coś tu gdzieś widzę. Toxic Sandworm. Dobra. O, jeszcze. Queen. No i teraz będziecie tak wyłazić, Queeny. Dużo was jeszcze. No dobra, no i udało się. O, jeszcze nie koniec.
Także leszcze generalnie. Jeszcze? Jeszcze? Jeszcze leszcze? Jeszcze ktoś? Proszę. Do golenia. I z takim bi... O, jeszcze. Przepraszam, to wracamy. Jeszcze sandworm jakiś został. Znaczy tak. Tarczę mamy dobrą, bo jak one plują tylko kwasem, to... Oj, dużo was tu. To... Praktycznie zmniejsza nam się bardzo ilość obrażeń. Z tego względu, że jak tarcza zamarkuje, a mamy w tym wypadku Evolution, zamarkuje nam obrażenie, to zmniejsza bardzo, bardzo obrażenia z tego rodzaju substancji, że tak to nazwę. O, skończyła nam się amunicja. No dobra. To jeszcze strzepniemy. Strzepniemy. Robala. Masakra. Dobra, może pozbieramy jakieś skrzyneczki. Z amunicją, bo nam się skończył. Chyba już koniec robali. Tak, pozbieramy jakiś krab. Lewiatan leżakuje. W tym wypadku jeszcze go widać. Chociaż nie wiem, czy w tej nowej wersji już znika, czy nie znika. Jak się do glitcha podchodzi, farming uprawia. No dobra, to skaczemy na niego i lecimy. Tym razem otwarcie drzwi będzie proste. Po prostu się otworzą. Nie musimy wchodzić tamtędy. Okej, o, właśnie tak. Oczko się otwiera. Witamy w komnacie skarbów. No mi się podobało. Lecimy na górę. No i ciekaw jestem, czy będzie coś fajnego. No, otwierać się. Bukłaki. Zielone, bo tam kasa. No to krab. No, ale że kogo impressive? Bo chyba krab, krab. Jakaś legenda by się przydała na święta. Nic, niebiesko, tylko nic, nic, nic. No nic, hała. Obejrzyjmy sobie. Krab, krab. Tu coś. Krab, krab. Amunicję sobie muszę wziąć. Będzie trochę kasy? Nie, no, tylko amunicję. Co tu mamy? Krab, krab, krab. Krab. A, tam nie byliśmy. Krab. Krab. Transfusion mogłoby być ewentualnie, ale mamy lepszego. Nice. Nie, wcale nie taki nice, ale zaraz tu mamy na zielono gdzieś. O, te mamy dobre. Ambry, a to pistolet. No dobrze. To już nie tak zielono. No, dobra. Nic takiego. Jakaś kaska. Pułapki nie ma. Tu coś. O, nic fajnego. Magic Missile rządzi. To nic. No, polemizowałbym z tym impressive. To nic. Cowboy rifle ma Jacobs. Lubi Jacobs, fajne są. Ammo, ammo. To już widzieliśmy. Singularity. Ammo i teraz tylko nie pamiętam z której strony, zaraz gdzie jest wejście. Tam jest wejście, to chyba z tej strony będzie ta... Nie z tej. Nie z tej. Olipka. Zejdziemy na dół, najwyżej przebiegniemy.
A nie, z tej, dobrze. Dobrze pamiętałem. Z tej jest komnata dodatkowa, w której jest krab. No, to by było na tyle, jeśli chodzi o... Ups. Farming. Ups. No nie tędy. Jeśli chodzi o farming. Tu wskoczymy, czy tu wskoczymy? Komnaty skarbów. Nic fajnego nie było niestety. Jeden mały chińcik może. Jeśli będziecie chcieli załatwić piratów, tu wskoczymy? A, wskoczymy, dobra. A tu? Opsa. Piratów tu nie wskoczymy, to tu może przeskoczymy. A tak, może się uda? Nie uda się. To trzeba będzie sobie poradzić, nie będziemy tak latać dookoła. No ale sobie poradziliśmy. Granat nam się zawiesił i podskok też. O. Załatwicie wszystkich w... Gdzie jest wyjście tam? W latarni i wrócicie do Wurmwater i wyjdziecie z gry i wrócicie do gry, to niestety już nie znajdziecie tego punktu do... w miejsca, gdzie was Lewiatan załatwi, czyli zje, bo gra się sknoci i zaznaczy wam dokładnie to, co mam teraz. X mark the spot, turn in i zakończonego questa, że będziecie mogli wrócić do Shade'a i wziąć, zamknąć tego questa i wziąć Hyperiusa. Nie będziecie mieli możliwości wejścia do załatwienia Lewiatana i wejścia do komnaty. Także o tym warto pamiętać. Tutaj jakieś skrzynki czy coś? Nic. Chyba nic ciekawego. Tak naprawdę można coś tam dołożyć, sprzedać, dokupić. Tu coś jest, nie ma. Coś żeśmy podnieśli, to możemy coś spylić. A tu my mamy tego grida, to unique, to zostawimy sobie. Tu mamy wcześniej coś zebrane i potem tutaj tego... O, tego dostaliśmy. Czyli dwie rzeczy Kapitana Blade'a się przydarzyły. No. A żeby było szybciej. Chociaż nie będzie za dużo szybciej, bo wrócimy z powrotem. I tak musimy iść do tego, do... A, będzie? Nie będzie. Wypluje nas, ale od razu zginie. I można... Wow! A gdzie my wylądowaliśmy? Coś dziwnego. A tam, dobrze. Już nie ma Rosko i nie ma Captain Scarlet. Lecimy wypluć się z Lewiatanem. Tylko ciekawy jestem, czy teraz jak wejdziemy, nie pamiętam tego, czy będą... Czy Lewiatan będzie... Czy drzwi będą otwarte, czy nie? Bo nie zamknęliśmy tego. Czy będą zamknięte i będzie może znowu wejść, tylko już przez farmienie. Przez glitcha. Dobra, dawaj. Myk, myk. Really, really big. Dobra, fik. Drzwi zamknięte. Czyli można glitchem się wbić. Tak jest najszybciej, jeśli chodzi o farmienie, nie zamykając questa, tylko po prostu wpadać. Albo zrobić sobie save'a wcześniej i można odgrywać save'a, tylko wtedy godziny nie będą się naliczać. Drzwi się chyba nie otworzą, z tego co mi się wydaje, bo już żeśmy załatwili sprawę. Raz. Nie. Drzwi są solid and się nie otwierają. Dobra, to wybijamy się glitchem. Zobaczymy, czy działa. Bo nie wiem, a pistolet się przyda, ale nie ten. O, zaraz. Ups, ups. Tu idziemy do... Dotąd. Tak, dokąd się da. Przesuwamy się w lewo, tu się da. Pistolet sobie wymienimy, będzie wygodniej celować. Nie ta, ta. Gdzie jest? O,
Dobra. Jesteśmy. No. Jesteśmy do krawędzi, doszliśmy. No, zaraz. Gdzie jest podskok? Próbujemy się wbić. O! Jesteśmy. Dobra, zasuwamy na górę. Tu się już wysuwa za... Ciekawe, czy jeszcze pamiętam. Tam się już też wysuwa. Nadal bijemy do góry. O, tutaj światełko. O, już jesteśmy na górze. Czyli opadamy. Podskok i opadamy, nie wspinamy się. Teraz na dwa kamienie. Gdzie one są? Tam będziemy szli. Chyba na te dwa. Kurde, zapomniałem. Chyba na te dwa kamienie biegniemy. Najwyżej spadniemy na łeb. Zobaczymy. Dobra. Podchodzimy jeszcze. Już nie pamiętam. Teraz lecimy tam. I skaczemy. Lecimy, lecimy. Załapaliśmy się. Dobra. Teraz przełazimy przez ten tutaj. Przez to. Lecimy tu prosto. Zaraz tam jakoś lecieliśmy. Tu. O. I jesteśmy. No to coś tam pamiętam. Dobra. Lecimy, lecimy. Tu. Skaczemy tu. I jesteśmy na górze. Hopsa! O! Najszybsze przejście. Hopsa, hopsa. No, jesteśmy drugi raz. Zobaczymy, co tym razem nam zaoferuje komnata. Na OP4. Ło! Coś się poknęciło. Nie za wiele. Dobra. Kręcimy następne. No niestety, nadal nic. Tu nic fajnego, tu nic fajnego. Ale pokażę po kolei wszystko, co... Zielone to nawet nie będę. Niebieskie może. Shield Church, Fire Resistant, Tader, Recoil. Givere tutaj. Dart, znowu dart. Nie lubię tych dartów. Tutaj Jacobsa Shotgun. Ładny. Scattergun, to wszystko tam byliśmy. Sticky Longbow. Singularity, no fajne. A, mamy wyjęte, więc tam nie porównuję. Włóżmy sobie. Włóżmy sobie nasze Magic Missile. No. Niezły. Możemy wziąć. Już jesteśmy pełni. Dobra, co tutaj? Tesla. Tak, Handgun Cannon. Chyba był poprzednio. Bazooka. Rocket. Reload speed, shield capacity. Ale Givera razem z tymi? Z klasmodami? To... Nie widziałem jeszcze takiej akcji, żeby w jednej skrzynce były dwie różne rzeczy z różnych klas. No dobra, to wszystko. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda sprawa. Ammo to nie potrzeba, bo żeśmy już nic nie strzelali. Jakiś kasa albo pułapka. Trochę kasa albo pułapka. Wejście jest tam. No to, a jednak trochę amunicji się przyda. Brakuje nam. To tutaj na dół spadamy, dobrze pamiętam. O, jest i kaski trochę. Tu na dół, tam jest wejście, tak? To tu hopsa. Dobra. Ciach. I nic. I znowu nic. Miel damage. Nic. Możemy wyjść ze sklepu, coś sprzedać, żeby się trochę opróżnić. Ups. Na, 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 na. Ups. Ups. To
Tędy jest chyba najszybciej, jeśli chodzi o wejście na górę. O, tak. Tak. No, coś nas tutaj zbiło. Tak. No i tak możecie farmić. Zaraz pójdziemy może jeszcze raz zobaczyć, jak tu... A glitch działa, najważniejsze. Raz. Ale to wyjdziemy tędy, czy nie? A nie wyjdziemy już. No tak, to gdzie ja lecę? To trzeba wyjść i wejść jeszcze raz. I tak można farmić bez końca. Polecimy jeszcze raz. Przez Lewiatana. O, tu można coś sprzedać. Fajnie. Dokupimy sobie amunicję, żeby już nie szukać. Coś tu mamy nowego. A, ten snajper. Pistol. Może porównajmy od razu, to sobie sprzedamy go, jak jest... Co my tu mamy? A, Max Helta w ogóle. Ninja Killer. Niech będzie. Co to niech będzie? Blood. Meal. Tak. Tu mamy kapitana, tutaj ta. Tu mamy misję. Dobra. Porównajmy sobie te klasmody. Sniper. No to ten jest trochę słabszy. Możemy go... Jak to się mówi, orzęć. Co by mieć w razie czego miejsce. I odzyskać trochę kas. Sniper. Dobra, to mamy sticky ammo. Slag. No, mamy podobne. To można wwalić slaga. Bez slagowania mamy Magic Missile. To będzie na pamiątkę, do kolekcji. No i to wszystko. Możemy lecieć dalej. Hopsa. Wypadł z gardła Lewiatana. Hopsa. Plum. Dobra, lecimy znowu. Obok jeziorka z kwasem żołądkowym. Po jeziorze lewiatańskie. No, znowu żyganie, no. No to sio. No to fik. Psa. Myślę, taki wielki krab, rak, ten lewiatan. Nie wiem. O, tu idziemy na oko. A jak już... I na tą... Na ten wierzchołek. Na ten. Aż dochodzimy do krawędzi, potem idziemy w lewo, w lewo, w lewo i stajemy. Trzymamy do przodu i w lewo. Wciskamy jeszcze shift. I jednocześnie skaczemy i robimy taki ruch myszką. O! Czasem może nas podbić bardzo. Jak się żeśmy gdzieś wysunęli. O! Jest! Wbiliśmy się na górę. No to dobrze. No, udało się. Lecimy. Szybko działa. Teraz wyjdziemy ponad lewiatana, będzie widać. O, to czarne. A potem tu światełko. Tu, tu, przepraszam. O, tu. A to do momentu, aż przestaniemy się unosić. Nadal wskakujemy. O, już koniec. Podskok i wracamy. Dobra. Teraz te dwa kamyczki. Lecimy. Dobra. Do pewnego momentu, nie za blisko, żeby nie spaść na łeb.
i potem na tą półkę. Lecimy, lecimy kawałek i możemy podskoczyć, dolecimy. Ło! Udało się, dobra. Wchodzimy w ten podwójny kamień. Tak, teraz tu się kierujemy na ten wierzchołek. Słabo trochę widać, ale... O, na ten i jesteśmy. I to cała filozofia. Tu skaczemy, żeby się załapać na kamień, żeby nie skakać po tych wszystkich schodkach, tylko jesteśmy z powrotem na górze. Dobra, cac, ups, na górę. Otwieramy. Może tym razem, do 3 razy sztuka, żeby nie było. Tam kasa, tam nic, tam nic, tam nic, no dobra. To teraz pójdziemy w drugą stronę. Otwieraj się. Otwieraj. Same niebieskie? No po prostu nawet... Ale syf. Dobra, otwórzmy sobie amunicję. Tu weźmiemy sobie trochę kasy. Nawet gotowizny nie ma w małych skrzyneczkach. O, jest w jednej. Słabe coś rozdanie między świętem a Nowym Rokiem. No, pooglądajmy. Slug Scout. Nic fajnego. Nice. I don't think so. It's nice. Mine. A nie, nie chcę tego. A tu pusto? Wyjąłem coś stąd? Czy coś wypadło? Dziwne. Pusta skrzynka. Jeszcze takie nie widziałem. Potential, potential development? No dobra. I tutaj? To żeśmy widzieli? Nie. Angry rifle. O, angry rifle. Znam jednego angry, co mu się przydało. Dobra, tu nie ma. Hard root. Tu nic fajnego. Torpedo. I znowu. Givera i dwie te. Ciekawostka. Nic fajnego. Tam wejście, to tam skaczemy. Ups. Pam. Pam. Okej. Wow, Moloko. Skory Moloko. Ale chyba nie jest lepsze od mojej snipery, co? Fire rate ma lepszego i 10 nabojów w magazynku. A weźmiemy na handel. No. No dobra, do 3 razy sztuka. Myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że będziecie mogli sobie pofarmić. Jeszcze nadal działa, jak widać. Więc jakby ktoś chciał wkupa, zapraszam. Zrobię sobie tego save'a, żeby można było sobie go odtworzyć i pofarbić wspólnie. Może będzie coś lepszego, bo im więcej graczy, tym więcej możliwości, tym większy procent trafienia jakiejś legendy, czy unika, czy czegoś tam innego. Dobra. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć.